Witajcie moi drodzy widzowie w tej chwili mam przed sobą grę League of Legends i postanowiłem, to znaczy mogę powiedzieć, że to było takie moje noworoczne postanowienie, że w przyszłym roku będę grał w LoL'a i tak od razu zrobiłem. I co? Chciałem nagrać moje pierwsze mini tej gry. Bo tak, to jest moje pierwsze robienie gry. Będę grał pierwszy raz tą grę. I chciałem to nagrać. Po prostu nagram samouczek tej gry. Ale nie będzie to samouczek dla was. Będzie to samouczek dla mnie. I tak. Okej. Okay. No tam już się gra załadowała. Trochę tam oglądałem Gimpera z LoL'a i w ogóle. Ale i tak nic nie wiem za bardzo, więc no. Okej. Okay. Witaj na arenie treningowej, przesłuchaczu. Celem League of Legends jest przebicie się przez linię obronne wroga. Będziesz słuchać? Fusa, znajdującego się w sercu jego bazy. W League of Legends wcielasz się w przywołowacza. Potężną i tajemniczą istotę, która kontroluje poczynania bohatera. To miałem to zrobić? Bohater to heroiczny osobnik, który walczy w twoim imieniu na polach sprawiedliwości. Terytorium walki ligi. A, dobra, w tej bitwie kontrolować będziesz aż lodową łuczniczkę. Bohaterem porusza się za pomocą prawego przycisku myszy. I tak. Do punktu widocznego na ekranie. Musiałem zrobić taki nick, ponieważ Shizer.pl normalne było zajęte już, więc zrobiłem PL Shizer.pl. Zgoda. Drugim punktem orientacyjnym jest obszar pokryty mgłą wojny. Mgła wojny obejmuje te obszary mapy, których nie widzisz ty ani żaden z twoich sojuszników. Przenieś aż do kolejnego punktu orientacyjnego. Dobra robota! Aha, dobra. Przywołałam grupę stworów w pobliżu twego bohatera. Zazwyczaj stwory na polach sprawiedliwości walczą na śmierć i życie. Zaatakuj stwory treningowe, klikając na nich prawym przyciskiem myszy. Zginę już na samouczku. Ja no mam nadzieję, że nie. Twój bohater awansował na wyższy poziom. Ilekroć twój bohater pokona jednostkę lub zniszczy budowlę wroga, szybciej zdobędziesz doświadczenie. Widać to na pasku doświadczenia. Zdobywanie poziomów pozwala bohaterowi na poprawianie umiejętności. Wydaj pierwszy punkt umiejętności na salwę, klikając przycisk awansu. Wyśmienicie! Twój bohater został ranny w poprzednim starciu. Jako przywoływacz posiadasz dwa zaklęcia, które możesz wykorzystać na polach sprawiedliwości. W tym przypadku jednym z zaklęć jest uzdrowienie. Odnów punkty życia bohatera, klikając ikonkę uzdrowienia. Dobra robota. Wywołałam kolejną grupę stworów treningowych. Nie! Tym razem użyj nowej umiejętności Ash. Salwy, aby powalić wszystkie stwory naraz. Wybierz umiejętność salwa, klikając nowym przyciskiem myszy jej ikonkę. Następnie otwierdź kontrolę strzału, klikając cel lewym przyciskiem myszy. Szybko! Mam nadzieję, że to wszystko te dialogi. Aż ma obrażenia, a twoje zaklęcie uzdrowienia nie jest jeszcze gotowe. Inną metodą na uleczenie bohatera ale trzeba czekać. Jest powrót na platformę przywoływania. Można to osiągnąć, używając zaklęcia powrotu. Siema, koleś. Zauważ, że zdobyłeś złoto. Poza doświadczeniem, za każdym razem, kiedy twój bohater zabije stwora, otrzymujesz też złoto. Ilość posiadanego złota rośnie z czasem. Wydaj złoto na przedmioty dla bohatera w sklepie przy platformie przywoływania. Właśnie tu widzę, że co chwilę mi rośnie, nie wiem dlaczego. W sklepie dostępnych jest wiele przedmiotów. Niektóre stanowią część składową potężniejszego ekwipunku.
Ash ma już lekką szatę i kamizelkę kolczą. Są to komponenty potrzebne do wykucia kolczastej kolczugi. Kup kolczastą kolczugę, klikając ją dwukrotnie na link. Udało ci się kupić kolczastą kolczugę. Świetny przedmiot obronny, przydatny wobec przeciwników o dużej prędkości ataku. Sojuszniczy przywoływacz wysłał swego bohatera, by ten zaatakował siły wroga. Odblokuj kamerę i przesuń widok, żeby zobaczyć, jak toczy się bitwa. To gdzie to jest? O nie. Tutaj. Atakując tego, bez wsparcia, twój bohater skupia na sobie pełną moc i ataku. Uważaj, zbliżając się do wież wroga. Wieże zaatakują przeciwników, którzy w ich pobliżu atakują twoich sprzymierzeńców. Pora chwycić za broń. To lecimy tam. Do alei i staw czoła wrogowi. Ale naprawdę kasa rośnie, nie wiem dlaczego. Kryj się za stworami. Okej. Żeby to one przyjęły na siebie ofensywę przeciwnika. No tak, przyjmij, weźcie. A ja nie, jak to walczyć? Aha. Musimy przejść naprzód. Bijemy! A to B, co to jest? Aha, nie, kurde! Musimy przejść naprzód. Nie chcę powrotu. Udało ci się przeważyć szale zwycięstwa. Ruszaj naprzód, by stoczyć bój na ziemi wroga. A tylko jeden drogę dostał. Pamiętaj, by wykorzystać swoje stwory. To ja nawet nie wiem jak. Pamiętaj, bo zapomniałem sobie, że się przy atakowaniu wrogiego bohatera w pobliżu jego wieży, gdy stajesz się jej celem. Ale na razie nie jestem, więc okej. Okay. Musimy przejść. Zaraz giniesz, ty. Coś tam. Pomaganie innym jest kluczem do zwycięstwa. Ruszaj alejką i zniszcz bazę wroga. Uwaga! To wrogi bohater. Oni tego wisz, Horki. Bohater jest o wiele groźniejszy niż What? 400. Jesteś na dobrej drodze, by stać się legendą. Potem zniszcz inhibitor wroga. Bardziej by się przydał mi jakiś kolej z mieczem w tym stylu, że nie z łuku przynajmniej, nie? O to mi chodzi, a... Chcesz skosztować mych strzał? Bym nagle samo od przydał razu, ale ten, nie, ponieważ... Gdyby był pewnie na razie, przynajmniej na razie, to mam tak mało widzów. Gdybym pewnie miał więcej. Gdyby oni naprawdę, powiedzmy, chcieli mnie oglądać, większość tych więcej, to by mi się opłacało robić ten dłuższe filmy. Ale jak nie, na razie tak mało widzów, to raczej nie będę robić dłuższych niż. No, 12 minut, ale to takie 10 minut będę z tego samouczka na razie. Potem się zobaczę. Może jakieś bitwy będę nagrywał. Moje, na przykład nagram moją pierwszą bitwę z normalnymi ludźmi. Albo coś w tym stylu. Po zniszczeniu inhibitora twój Nexus zaczyna wypuszczać na tej alejce super stwory. Aby zwyciężyć, musisz zniszczyć Nexusa przeciwnika. Wow. Spokojnie. Tam bijcie, czekaj, ja tylko tego ubiję. Tam jest super stwór! O nie! Super stwór! Bijcie go! Jesteś prawie na miejscu! Rozwal Nexus! To samo bije, dobra. Gratulacje! Udało ci się przejść arenę treningową. Teraz spróbuj zmierzyć się z bohaterami, którymi nie kierują inni gracze. Nazywa się ich botami. Jeżeli chcesz dowieść swej odwagi, spróbuj stanąć w szranki z innymi przywoływaczami. Mhm,